zakupić apteczki. Dziękujemy, panie doktorze. Witam! Nie, doktorze. No witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Witam grzechotnika. Dobra, idziemy, bo tu się kurwy pamiętają. Siemano, witam, zapraszamy do taksi. To co, wjeżdżamy od razu i poddajemy tych skurwysynów? No. Wjeżdżamy od razu, poproszę kart zakładniku. Dobra, mamy szczęście, wjeżdżamy. To są psy. Spierdolony napad! Dobra, wprowadzamy resztę nakładników, wszyscy na glebę. Zakujcie ich, kurwa, zakujcie ich. Zakujcie ich. Zakujcie ich. Spokojnie. Zakuj. Nic tam nie róbcie, spokojnie. Spokojnie to będzie tak. Kurwa, spokojnie, jakie spokojnie! Kurwa, proszę. Czekoladę będziemy walić czekoladę. Nie, wody. Dobra, golimy ją na łyso. Nie ruszam się. Golimy ją na łyso. Zajmij się z zakładnikami, bo to trochę zajmie. Gdzie dokładnie wy? Mówi ci coś słowo terroryzm? Coś tam mówi. No to nie to. Mogę delikatnie do tyłu przejść? Dzisiaj mamy po prostu mita. Nie ruszasz się, rozumiesz to? Nie ruszasz się. Jezus! Strzelaj! Spokojnie! Dobra, nie róbcie nam nic, proszę. Halo, 200 000 na tym radiu. Ty, czekolada. Bardzo ładnie sobie radzisz, bardzo ładnie. I jak stoisz. Masz na imię i jaki masz stopień? Oficer drugiego stopnia, Nelly od 1. O kurwa, krawężnik. Dobra, mamy 203 zakładników, jak coś. A myślisz, kurwa, że będą po tobie płakać? Nie, ale ktoś na pewno będzie, nie? Może strasznie. Rodzina, bliscy. Proszę nie strzelać. Bardzo bym. Jesteś w policji, nie masz bliskich. Myślę, że mój kolega pytał, czy masz chłopaka. Tak. O to zapytał właśnie. A jak masz, to masz przejebane. Masz chłopaka? No nie troszeczkę. No i bardzo kurwa dobrze. No to już masz. Dobrze. O, no to już masz. No to już masz. Odezwie się do ciebie w przyszłym tygodniu. No. I cipka ma być gładka. I mokra. Lubisz otwory? W głowie? No ogólnie otwory. Nie, chyba nie. A ja lubię czarne. Czarną dziurę najbardziej lubię. O, tak. No. Czarną i mokrą. Tak, po czerwoną. Przestań mnie podniecać. Czekoladka, widziałeś kiedyś coś takiego? No, zdarzyło się. Chcesz mieć dziurę w głowie? Nie, chyba bym wolała bez zostać, wiesz? Przypierdolić ci w piegi? Już sobie nie pogadamy. W piegi? Nie lubię swoje piegi. No właśnie, no właśnie. A co, podobają ci się czy nie? Przestań mnie podniecać. Proszę litość. Błagaj, kurwa! Coś już, kurwa, powiedział, żebyś błagała, rozumiesz to? Błagaj, go, kurwa! Błagam. Na kolana, kurwa, i do pana, prosić. Kurwa, i się, do kurwa, pana. Proś. Liczę do 3. 1. No dobra. 2. Będzie? Będzie. Dobra. Coś mam mówić, błagam. Nie zastrzelcie mnie. Chciałabym pożyć jeszcze jednak. A będziesz nas gonić? Ja właśnie. Zrobimy taki odilaty, jak ty tam miałeś na Omi, tak? Nelly, kurwa, to jest praktycznie to samo. Zrobimy tak. Ja ci teraz na ucho powiem pewne hasło. I jak kiedyś ktoś je wykorzysta w twojej obecności, czy osoby zajmujące się porwaniami mnie słyszą na radiu? Mamy dwójkę. Tak, nie, to cię znajdę. No, mamy dwie osoby kolejne. Tak? Oczywiście, ruszam helką, popatrzę wam, gdzie dobra. Będą ludzie. Dam wam info. Lecę mechaniki, nie mechaniki, kurwa i nie. Gdzie jechać? Na GPS-a.
chwileczkę, bo on Big Jeans, zaprezentuj mu swoją snajperkę w środku, żeby poczuł respekt. Komu? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Chce pan mieć urę w głowie? To właśnie już nie ma, bo my już wzięliśmy. To rozmawiajmy. Widzisz tą snajperkę? Wytyluj mu lufą, puszcz mu tą lufę do mordy, kurwa. I wypierdala. Kurwa. Puszcz mu, kurwa, tą lufę. Mój ziomal jest dentystą. Widziałeś, tak? Widziałeś? Super, super. No. Jeszcze a ty, kurwa, obniż ten taser, bo, kurwa, za chwilę ja ci obniżę ciśnienie. Nie, tak? O! Dobra. Tak, tak. Jedzenie, picie, pomoże. Dobra, nie pierdolcie na tym radiu. Pistolet w dół, kurwa! Wejdźcie radio wyżej. Wyjdźcie radio wyżej. Super. Dobra, a ten wymoczek nas nie szanuje. Ty, Nelly, ty się pilnuj. Bo ja widziałem, że w planach dzisiaj jest gwałt. Jeśli chodzi o sobie, na waszej psychice, kurwa. Zniszczymy was do spodu, skurwysyny. O, tak. A to jest twój partner z patrolów, tak? Mhm. To jest chłopak pewnie. Grzmocicie się, kurwa, w radiowozie za pieniądze podatników? Nie. Nelly, chodź do okna. Zapraszam cię na widowisko. Do okna? Tak, tutaj sobie stań. Ruchy. Będziemy razem oglądać. To jest nasza pierwsza wspólna randka. No. No, super. Jak chcesz, to ci zaspoileruję trochę. Dawaj. Dobra, za chwilę podleci helikopter. Wypierdolimy dwóch zakładników na ziemię i przestrzelimy im czaszkę. Czemu tak? Może bez... Kurwa, dla fabuły, bo kurwa, wiesz, trzeba negocjować tutaj. Bez szału. A nie, szał jak chuj będzie, znaczy już zestresują się. No nie, właśnie nie, już ich nie będzie z nami. A na przykład w stopę. To stopę, wiesz, będą stopę. Krzyczeli, będą dźwięki głosowe. A to nie, ja nie lubię jak skandowo. Nie, nie lubisz, to będzie dłuższa i dłuższa fabuła. Nie. No dobra. A poza tym, czy ja ci wyglądam na szefa? Mam powiedzieć tak? Masz powiedzieć to, co czujesz. No, myślę, że każdy z was, nie? Czy nie? Że współlasy, ta? Na równych prawach. Chciałbyś jakąś bułkę opierdolić? Nie, wiesz co, jestem pojedzona. Jak ci grzebałem w kieszeniach, to powiem ci szczerze, że masz twardą dupę. Biła na siłowni, nie? Okej. A ile ważysz tak na co dzień? No tak szczerze to nie wiem, dawno się nie ważyłam. No to sobie raz jak się ważyły? Myślę, że coś 50 coś kilo na pewno. No jest. Zależy, to zjesz. A kupy robisz duże czy takie małe? Bawi się coś tam? Wiesz co, no to zależy też. Od czego? Aspektów. To zjesz. No na przykład po takim kebabie i kurwa dwóch Red Bullach, to jak to tam wygląda? Kurde, wiesz co, nie jadłem nigdy kebaba, to ci nie powiem. Jak tam wyszło? No ogólnie, kurwa, typierka wyleciała z helikoptera, spadła, chyba coś się stało, może złamała nogę, może nie. I jeszcze 50 wypuszczają. No widzisz? Widziałeś? Zaobserwowałeś wszystko? No właśnie, kurde, nie widziałem, wiesz? Podejrzewam, że upadła z 20 metrów. Więc chyba złamała dwie nogi. Ja myślę, że trzeba jeszcze raz, jak nie widziałam. To. Poprawić. Nie, no nie. Ja, wiecie co, słyszałam. Nie, a to by... Nie, kłamiesz. Trzeba odrzucić. Nie, ja nigdy nie kłamię. Załatwię tutaj na prawą okiennicę tutaj, żeby nie, lepiej nie. Nie lubimy kłamstw. Musimy powtórzyć. Potrzeba ogólnie jeszcze jedną osobę zrzucić. Czemu? Bo tutaj nasz randkowicz nie widział, jak spada. Dobra, zaraz będę. Do prawego okienka, żeby spadła najlepiej. Tak, no prawo. Waszego lewego, jak patrzycie. To przecież może wyjść na zewnątrz, zobaczy. Dobra, Nelly, zapraszam na zewnątrz. Przede mną. Wychodzimy. Myślam, faciaro jebana, kurwa. No już, kurwa, biegł się na zewnątrz. Chłopcy, wy też chcecie zobaczyć. Co? Nie, on nie, bo on jest kurwą.
Tak, 204. 204, bo jednego zrzuciliśmy, ale moment. I tutaj czekajcie teraz. Panowie, jeszcze jednego dajcie tutaj w gratisie dla policjantów, bo bardzo chcą. Tak. To dla ciebie, mój przyjaciel, załatwił policjantów droga. Budynku idealna. Tak. Teraz specjalna dostawa dla ciebie od... Uwaga, dostawa. Od BG. Ja bym chyba właśnie z nim wobec tych... Popatrz w górę, słoneczko, to dla ciebie. To dla ciebie. To dla ciebie. Zobacz tutaj, patrz w górę, patrz w górę. Tak wysoko, nie tak wysoko! Spokojnie, to dla ciebie. Nie umiem. To dla ciebie. Dobra, wracamy gadać do środka. Chodź. Na, wróćcie. Tylko proszę bez tutaj żadnych zbrodni. Chcemy już kolejnego brać. Staram się, ale... A jak będziecie robić, to zawołajcie, bo bym chciał popatrzeć. Dobrze. Jak często golisz nogi? Jak często? I odpowiedź, kurwa, rzadziej niż co 3 dni, to jest, kurwa, bardzo błędna jak ktoś. Bardzo błędna. Bardzo błędna, bardzo błędna. Chuj błędna, kurwa, co to za jeż? Młody jeżyk, to kurwa wiesz, to nie tutaj. Tak. Ja chcę mam lasera, tak nie muszę. O, lasera. A na cipce też? Na cipce? Na pagince? Na dziurce? Na kreseczce? Na brzoskwince? Na błyszce? No, no. Tak, no, wszędzie, nie? A. Pamiętaj, najważniejsze są wtorki i soboty. Możesz zawsze zajebać wzorek, 3 siódemki. Tak. Albo dwie, może dwie brały. Ale wyższe przed... stawki kto tylko. Kto wie, kto wie. Tak, wyższe stawki trzeba wtedy. A nie jakieś małe. Więcej obrotów, znaczy mniej obrotów i większe stawki. I ja bądź... też tak. Dokładnie tak. Ale to chodzi. Zaproponowałem tutaj dobra, za 153 zakładników. Wolny odjazd, tak wiadomo, te wszystkie pierdoły, kurwa, 12 milionów oraz żeby... Ta urocza pani skoczyła z tobą na kawuchę, kurwa. A, na kawuchę. Na służbie jakieś, wiesz, trele morere i te sprawy, kurwa. I to zależy niby od niej i musi się zgodzić, ale w sumie na karku jest życie naprawdę dużej ilości ludzi. Jak nie, to wysadzimy to po całe miasto, jak się nie zgodzi najwyżej. No da, no to wtedy trzeba papu. Tak. To będzie tu, bum bum. No, jasne. Ja cię nie skaczemy, nie skaczemy. Tak, skaczysz. Za chwilę będzie trzech zakładników w trzech różnych miejscach. No mówię, w bagażnikach. I zgadzasz się, super. Tak? Tak, no. No. Dobra, to się musimy numerkiem wymienić, nie? Tak, 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 wymienić tak. Teraz numerkiem. Victi, czy wy odjeżdżacie tym czarnym... To chodź tak. Tutaj, tak. Chodź tutaj pod ten, pod okienko. A jeszcze helikoptera byśmy nie chcieli. Widzisz tą wybitą szybę? Poczekaj, no. Widzisz tą wybitą szybę, czy nie? No. Spełnisz swoje marzenie, cieszysz się? Zajebałem ta odjeżdżę. Bardzo. Kurwa, jeszcze helikoptera. Cieszę się, jak będzie dobra, to już w ogóle. Dobra, rozkuwam cię, ale patrzę się cały czas pistoletem do dupy, nie? Więc podaj numer, podaj numer, podaj numer. Podaj numer, podaj numer, podaj numer. Proszę. Masz? 578? No tak, no. Tak, dokładnie, no. No tak, no właśnie, to akurat wiem. Jeszcze oczekaj. Dobra, to ja ci też SMS-ka puszczę, nie? Mhm, jasne. Poczekaj, ściągnę tutaj SV na górę. Negoda SV na piątkę. Dobra, wysłałem ci. Wolny odjazd. Tam od razu imię i nazwisko, żebyś to zapisała, nie? No, no. A, to dawaj numer. Znaczy, nazwisko, imię. Jak no, i Radka. O, super. I Radka. Dobra, to już ci podaję numer. Z tyłu. Już ci podaję numer. Ale będzie kawucha. Ale będzie kawucha. Przepraszam, przepraszam. Wszystko idzie tak, jak powinno? Tak, tak. Już wszystko jest tutaj w porządku. Cieszę się. Jasne, śmiało. No, muszę cię zakuć. A jak coś, to chyba jakieś porwania są w mieście, z tego co słyszałem. Będę cię zakuwał do łóżka, kurwa, zanim cię będę grzmocił. Wiesz, o co chodzi, kurwa. Burze w Los Santos zapowiadają, kurwa, będziesz szturm, będzie grzmocenie. Ja się boję, bo to już... Nie, ja nie lubię. Dobra, do środka, kurwa, już zmykaj. Zmykaj do środka. Daj, idę. Jasne, i co, przyniosłeś sobie większy karabinek, żeby sobie fiuta przedłużyć? No nieźle. Niezłe, kurwa, kompleksy. No wiem, niestety. Masz małą lupę. Pokaż mu lupę, kurwa. Pokaż mu, kurwa, kto ma dłuższą. No dobra, no większa. Ale ja mam od ciebie, panie, w czerwonej kurce, no. Ja nie będę ci udowadniał, że mam dłuższą, bo mi, kurwa, przeszukacie wszystkie domy. No i co tam? Okay. Jest 12 baniek, czy nie? Słuchaj. Widzisz lufę? No. Wyciągnij tą lufę. No. Słuchaj. Lufa. Big G, ja bym cię prosił, żebyś wszedł do środka. Nie. No dobra. Chyba, to jest moja prawa ręka, chyba okay. Że chcę. Dobra, wejdę. No. Będziemy musieli... No poprosili mnie, żebym tutaj do ciebie wrócił, wiesz? To spojebane, co ten komendant powiedział, wiesz, Nelly?
Co powiedział? A co powiedział? No powiedział, że kurwa, jak chcemy, to za 20 kurwa zakładników kurwa ten. Możemy na tak zwane feliatto kurwa wymienić. No ogólnie to cię kurwa przehandlował cię troszeczkę ty. No nie handlował cię. No feliatto, sprawdź sobie szybko co to feliatto, no. Powiedział tak, jestem kurwa Drake Blake, kurwa, i potrzebuję awans w policji, możecie z nią robić co chcecie za 20 zakładników. Pierdolone, gówno, kurwa, koczkę. Ta, ty się nie nadajesz do policji, ty powinnaś... Nie, wiecie co, ja to przemyślę. Wiesz, to też jesteś tam, kurwa, oficer drugiego stopnia, to tam, to wiesz, to tam się nie napracowałaś, nie? Widzisz, jak to działa. W policji to trzeba, kurwa, niestety dupą awansy załatwiać. A ty chyba taka nie jesteś, co? Nie jesteś taka, czy jesteś? Nie no, ja wolny awans, ja sama dążę do sukcesu, nie? No tak, no ale wiesz, jeśli musisz kurwa śmietankę jeść za sukces, to co, to zjesz? Berlizę? A mogę zostać na tym oficerze drugiego stopnia, wiesz? No, ale to zawsze możesz kurwa, wiesz, zostać poza policją, nie? Jest dużo ciekawych prac. Jak on się nazywał, ten policjant? Tamten kurwa, no ten, no. Jak się ten frajer nazywa, ten kurwa w żółtych włosach. No blondy taki. To co koło tego frajera stoi, co ma kurwa włosy takie łoniakowate. No. Pojebane co, nie? Pojebane, że tak cię potraktowali jak mięso. Jak zwykłą kurwa, ja bym cię nigdy tak nie potraktował. A lubisz się bawić grzechotką? Grzechotką? No, bawiłaś się kiedyś grzechotką? Nie, chyba nie, wiesz? No, to słuchaj, no kurwa, grzechotnik jestem tam bardzo serdecznie, cześć. Piąteczka. Cześć. No. Chciałabym cię przybić, ale nie mogę, wiesz? No wiem, właśnie widzę, kurwa, że byłaś chyba niegrzeczna i cię przykuli. No, kurde. No właśnie tak, no to jest to właśnie, no. Pierdolę, no. Chujnia ogólnie, chujnia z patatajnią, z grzybnią tak zwane. No. To weź zrób tak, to weź 6 baniek, 2 bronie długie i ammo do tego. I co jeszcze oni tam chcieli dać? Oni teraz ci dać 7 baniek, 4 bronie długie i 6 ammo. To zrób tak, to zróbmy inaczej. Ja mam pomysł. No mów. Jeszcze Nelly musi tutaj majtki zdjąć i dać mi do kieszeni. Dobra. Dobra, to weź ją na zaplecze, kurwa, czy coś. Powiedz im, że chcemy wolny odjazd na kodzie zielonym. I że zniżamy warunki. Żeby wiesz, majtki dla mnie. No majtki. Załatwić te majtki, kurwa. No. Nelly, masz wysłać pocztą majtki, rozumiesz? Nie, za chwilę je ściągnie. Nie, kurwa, dzisiaj. Za chwilę, to chodźcie. Teraz pójdziesz tam na zaplecze, żeby cię zaprowadzi. Chodźcie ze mną, tak. Kontrofertę złożymy razem. Tak, idziemy złożyć kontrofertę. Kontrofertę. Pojebało was. Zmieniamy warunki, kurwa. Tak, nie będziecie nas tu w chuja robić, to nie są kurwa żarty. Nie robicie w chuja. Tak. No mówię. Chcemy. Odjazd na czym, kurwa? Na zielonym kodzie. Na zielonym kodzie. Skąd ja mam ci, kurwa, wytrzasnąć zielonego kota? Na kodzie, zielonym kodzie, kurwa! Kurwa! Debilu, kodzie! Kot. K.O.D. Okay. Nie ma żadnych, ale wolny odjazd, kurwa, bez kurestwa żadnego. Okej. Okay. Do tego, kurwa, 7 baniek. No. 6. 6 baniek, znaczy. Okay. 2 bronie długie. No. A bez 4. 600 ammo. No. I ta policjantka w środku musi dać majty, kurwa, grzechotnikowi. O kurwa, ma. Idzie na zaplecze, zostawiamy ją samą w pokoju, zdejmuje majciochy i przynosi. Daje mu majty. Nagle do swojej komand. 6 milionów. Wyjazd z zielonym kodem. Ile było czwórek? Dwie. Dwie czwórki. 600 ammo. I żeby Nelly, która znajduje się w środku, zdjęła majty i przekazała im. I oczywiście zostaje sama w pokoju i... im przekażę, jak już je zdejmę. Mam nadzieję, że ma koronkę, kurwa, tak? Oby. 6 milionów. Nelly's Secret, tak zwany. Wiesz co jest najlepsze? Nie będą mieli problemu z dwoma długimi, kurwa, ale z gaciami Nelly już tak. To będzie, kurwa, i tak zwykle, kurwa. Zawsze się kończy tak samo, opierdolę te, kurwa, napady. Czekajcie, kiedyś mieli taką prośbę. Tak, mieli. Chyba kiedyś prosiliśmy o majtki, kurwa, Rudej. Ruda daje wszystko, buty, majtki, kurwa. Nie udało się. Ona ci pościg, kurwa, na glasa zapierdoli, jak mam zacznie jednego za... Najlepsze jest to, że my tu musimy mieć 200, kurwa, żeby coś czegoś powiedzieć od tej Nelly, a Ruda ci da, kurwa, cały ubiór za jednego, kurwa. Dobra, dostałem propozycję od SV, jakby co, 7,5 milionów, ale majtek nie dostaniecie.
I drugiej też. Mówiłem, że nie dadzą majtek, kurwa. A jak się zgodzi? A jak będzie właśnie, sama chciała? Właśnie, jak będzie chciała. Mega do komand. Halo, halo. My ją zostawimy samą w pokoju, ona tylko musi zdjąć bieliznę. A jeśli się zgodzi na majty? Tutaj to za półtorej bani, kurwa, to jest majtki, mów, kurwa, halo, bardziej halo, ładnie. Teraz majty! Dawać, idealny moment, dawać ich. Dobra, dobra, stop negocjacje. Stop negocjacje, bo stop negocjacje. Sprawdźcie do góry i powiedzcie, żeby ten SV też... Dajemy dwóch zakładników więcej. Tak. Dwóch zakładników więcej, żebyśmy się tu dogadali. Odpowiedni pułap, proszę ich zostawić. Wypierdala jednego dostawa. Wyskakuje jeden. Na razie tylko jeden. Hostage kobieta. Delivery. Drugiego też. Kurwa! Druga też. UPC delivery. Dostawa. Dupeczki na dostawę. O, ruda jest. Może chcesz mać tej rudej. Kurwa, ale mać tej rudej tylko kilku, co z nimi zrobić? Dobra, mam lepszy pomysł, ja pójdę i powiem po prostu, że ma dać mać ty, nie? Ale co, ruda? Nie, kurwa, ta Nelly. Tak, może to iść w sumie, ale jak ten kurwa różowy ją zaprowadzi na zaplecze, się tam rozbierze. Dobra. Bo pewnie klucze. Dobra. Najlepsze jest to, że jakbyśmy chcieli, to byś to po prostu poszedł na zaplecze i je wziął, kurwa. Ale my chcemy być, kurwa, mili i kulturalni, że się nie chcą zgodzić, kurwa. Dobra, ja idę z nią podegocjować. Nelly, przejebana sytuacja, schodź za mną. Który? Hello? No. Ruchy. Też nie wiem, możecie się przedstawić, panowie, nie? To jest kolega killera. I on jest killer. Słuchaj, sytuacja jest napięta. Napięta? Tak. Wąski. Czemu napięta? Słuchaj. Zaraz będziesz, kurwa, wąt i będę śmieci. Od ciebie zależy życie trzech zakładników. Nie! Chodźcie, zostawiamy się na ugodzie, zrobimy to może. Chodźcie. Ja jej tłumaczę, ja już tłumaczę, że życie trzech zakładników od niej zależy. Ale tak, chodźcie. Dobra, czekaj, powiem ci. Tak. Zobacz, Nelly, musisz kurwa zdjąć gacie. I dać mu swoje majty. Oczywiście sama... Niech to nawet z tobą nie będzie, bo cię nie chce nawet zobaczyć przed pierwszą randką. Sama tu będziesz tylko po prostu... Ale, tak. Ja chcę powąchać, Niech ona wyjdzie na zewnątrz, ja chcę to usłyszeć. Zaraz ona ci powie, tylko my najpierw musimy z nią porozmawiać. Czekajcie, bo problem jest taki, że chyba nie mam na sobie w tym momencie, wiecie? Nie ma majtek? Nie ma no normalnie, ale myślę, że... Spoko, Grzechocik da ci swoje, założysz je, chwilę w nich pochodzisz, potem je zdejmiesz. Tak. Proszę opuścić. Dobra, jak będziecie gotowi, to ona ma wyjść. To po kawie, tam ci takie czyste są, powąchaj. Ale to właśnie nie mają być czyste. Nie. No to ja ponoszę i ci dam po kawie. Co ty na to? Pasuje ci Grzechotnik. Dajesz słowo? Daję słowo. Na mały paluszek musisz przysiąść. Słuchaj, bo ja ci pytam, nie? Jak ty oszukasz, to ja cię tą snajperką zdejmę, jak będziesz jechać na patrolu. Będziesz stała i nagle... Z 2 kilometrów, kurwa. Dobra, czyli jest dogadane, tak? Dogadane. No kucaj. No i super. No dobra, to idziemy. A mogę mieć jakiś taki ten... Kolejna dostawa jest dedykacją. Ale... Mogę kucnąć i sobie juchnąć? Poczekajcie. Stop. Nie, poczekaj, bo to nie może być. Z racji, że ona to oddala w terminie, powinna ci dać buzi w policzek teraz. Żeby to przypieczętować. No oczywiście, że tak. Proszę cię, nie to, tylko. No tylko nie to, proszę. Rób mi loda. A w który policzek chcesz? Dobra. A w który chcesz, bo tak w usta, ty sobie wybierz. To chyba w policzek będzie tak na miejscu, co? Nie no, możesz mi... Taki buziaczek w usta też by był w porządku, na początek dobrej relacji. Możesz mi jak chcesz, no zadecyduj. No i co widzisz? Będzie dobrze. Jebać Caroline, pamiętaj, jebać Caroline. Jebać, kurwa. Dobrze, rób mi to, kurwa. Dobra, chodź. Pamiętaj, z nami nie zginiesz, kurwa, czyli ta jest najważniejsza. No i za chwilę będzie tutaj rozwiązanie. Było Nima, Amba Fatima. Ej. Mógł się nie pucować, nie? No. Kogo nie ma? Ty to na drugą ferię czekasz? Tego nie mówić. Czy co, ty tak kucasz? Ładnie pachniesz, Nelly. Tak? Co czujesz? Marzenie do spełnienia. Ty, Nelly. Tak? A chciałabyś iść na podwójną randkę ze mną i z Grzechotnikiem? Chuj tam w podwójną, chodź na potrójną, kurwa, jest nas trzech. To? A ty masz akurat... No, nie będę mówił, kurwa, ale wiesz, zmieścimy się wszyscy. Poszłabyś z nami, czy nie? Ja mam pytanie. A jak jest zestresowany? Jak tak koło ciebie stoję, to wzrasta poziom zawilgocenia, czy nie? U mnie, czy u ciebie? U ciebie. Nie, wiesz co? Kurde, nie wiem, bo jest mi strasznie gorąco, wiesz? Aha.
Może, no to grzechotnik, no to pomóż pani, ściągnij kamizelkę, żeby się lepiej oddychało. Pas. Bo to pani ciężki jest sprzęt policyjny, ja, kurwa, na zestresowana. Nie, nie jest ciężki, właśnie ochładza, wiecie? Ochładza, kamizelka ochładza? No, normalnie. Nie, ochładza. Bo tu są gorące chłopaki, dlatego jest i ciepło. I stale jeszcze mam ciepłego. Ale grzechotnik, podejdź tam, bo to jest kawiarnia, na pewno mają lód. Weź lód, wpakuj do jakiejś siatki. Ludziej pod koszulkę, żeby się jej rozpłynęło, żeby jej było chłodniej. Rzuć, żeby trochę ją ochłodzić, no bo to tak nie może być, że tak będzie się tutaj Nelly policjantka, że tak powiem, pocić, no. Tak. I przy okazji pokażę, że potrafi się zaopiekować. Zaopiekuj się tutaj, Nelly, no. Żebyśmy cię uczyli, no. Przesyła 20 zł. Strzał jest oficjalnie zatwierdzony przez cały czat. Będę chora. To nie wiem, czy to takie w porządku. O jest. Wow. Ja pierdolę człowieku, ty masz suty, kurwa, jak wętlą. Nieprawda. Ja pierdolę na Boga, kurwa. Tak. Nie, słuchaj, ci ta, nie. Że tak powiem, są normalne. Dziurka nie działa i nie wytwarza wydzielinki, to spokojnie kupimy tego. Normalne kupimy są. Lubrykant. I będzie jak po maszynie. Ej, wygnął ci chyba. Wiesz, ty dziwny jesteś, twój. Co? Ja chyba wolę bez, wiesz? Co słyszałeś? Okej, okay, no to na sucho. No dobra, będzie okej. Okay. Na sucho? No. Albo jest taki trend, wystarczy zrobić ha, tu! I wtedy już też będzie wystarczająco dobrze. No, no tak. Czemu ona siedzi? Wiecie co, tak słabo mi się trochę zrobiło. Siadnę sobie na chwilę, dobra? Znaczy się odjebał grzechotnik. Po prostu ona nie czuje nóg na jego widok. Tak mi się zdaje. Wydaje mi się, że nóżki drżą, wiesz o co chodzi, nie? No. Zmiana temperatury po prostu. Tak. O, mogłabym się napić i zjeść, to prawda. Grzechotnik, daj. No dobra, chodź tutaj, chodź tutaj. Żadnych krzywych numerów, wiesz o co chodzi, nie? Tak. Wiesz jak to działa, wiesz jak to działa. Jasne. No. Napij się, zjedz, bądź szczęśliwa. A masz może jakieś jedzenie i picie? No oczywiście. Bo mi chyba zabrano. Zajebali ci? No. O, weź se podnieś. Ty kurwa frajerze, wyskakuj z wody. Kurwa, ale wyszedłeś z sprawy, ja pierdolę. Proszę. Wiesz co, dałeś mi taki, że tego się zjeść nie da. Jak się kurwa nie da? Jakieś takie... A on tu nie pracuje? Przypadkiem? No to kurwa zapierdalaj, kurwa, to naprawdę pracuj. Byś tam układnie zapytał. Mamy gotowe. No to już kurwa biegusiem, kurwa. Ile? Bufet, kurwa. Na miejscu na wynos? Szybciej, kurwa. Biegusiem. Obsługuj, kurwa, moją księżniczkę. I tu też, kurwa. Dawaj picie jedzenie, kurwa. To trzeba do stołu usiąść. No. Zapraszam. Ci kurwa zęby wypierdolę, wiesz o co chodzi, nie? Nie, już daję. Nie, ale co siedzimy, co? Tu jakieś dwa żule leżą. Super, nie? Już na kawie. Ty kurwa, no. Tu jeden? To nie jest kawiarnia. Drugi. Halo, ktoś coś mówił na radiu? Dobra, w sumie. Ja spokojnie. Dobra. No. Najwięcej kultury okaż, jakim dajesz do stołu. To no, może zapytaj księżniczki, czy jej tutaj czegoś nie potrzeba. Proszę bardzo, wszystko jest. Musisz jeszcze podać? Jakiś kurwa wazon z kwiatkiem, kurwa, no biegusiem, co? Ogarnę. No widzisz, królowo? Pierwsza wspólne. No siadaj, kurwa. Siadaj, kurwa, co? Siadam. Chyba tak romantycznie. Drugi raz ostrzegać nie będę. Proszę bardzo. Super, dziękuję, pięknie. Coś jeszcze? Nie coś jeszcze, czy coś, tylko czy coś jeszcze potrzeba, proszę pana. Ale kurwa, powąchaj. Coś jeszcze potrzeba, proszę pana? Kurwa, dobra. Chłopaki, dajcie jej normalną wodę butelkowaną. Ładnie pachną, no. Ale dostała aktualnie. Dostała smoothie. Co się pultasz, zjadła w restauracji na miejscu. Okej, okay, no, ja tak spokojnie, nie pultam się. No. To ja pakoniu i na zewnątrz. No właśnie ryże, kurwa, zabramy. No, widzisz, kurwa, jak dostałem tego twojego, kurwa, szefa całego? A mi kurwa z kutasa może jest co najwyższe. Kleik. Jadłeś kiedyś kleik? Kleik? No. Pyszny. No ja wiem. Każda moja dziewczyna się kleikiem zajada. Wracaj tam kurwa na środek do szeregu. Pewnie. O, znaczy ja już nie jem. No ale dobra. Przestałem jakoś tak, wiesz, zbrzydło mi. Oj, to źle. No to pyszne czy nie pyszne? Kiedyś tak, kiedyś było dobre, no. Ale co?
Wróciłeś z Erasmusa, kurwa, ryżowy. Już kurwa niedobry? Nie, ale wiesz co, przejadłam się chyba, wiesz? Ja mogę podać coś innego. Taki tu masz body count. Ja pierdolę lampaciara. No chłopy. Nie, chodzi mi o klejk ryżowy, panowie. Aha, klejk, no tak, klejk ryżowy. No. No nic, najwyżej cię zszyjemy troszkę, jak będzie zawiesz. Big za duże wiadrze. Serio? Z kośnym opierdalałaś, że ryżowy? Czy co? Jeszcze raz? Z kośnym? Z czym? Made in Japan? Nie. To czemu ryżowy? No bo taki wiesz, się robi. Ale oni tam kurwa mają, przecież kurwa, że tak powiem, małą produkcję. W Japonii? No tak. Jestem z Kolumbii. Kurde, nie wiem, nie jadłam w Japonii, tak ci powiem szczerze. Ja mam, kurwa, wiesz, Kolumbii? Ja jestem z Kenii. O kurwa, ale zajebiście. Ja mam 21, kurwa, wiesz, futer, ale że tak powiem. No. A. Nelly, będziesz za nami tęsknić, bo my za 5 minut wyjeżdżamy stąd. No jasne, że tak. Pamiętaj, możesz do mnie dzwonić, nie wstydź się. Dasz mi gipsa, to przyjadę. Zrozumiałaś? Mhm. No to kurwa, no to możesz odpowiadać, a nie mam się domyślać. Wy to wszystkie kobiety takie jesteście, o domyśl się kurwa, coś tam, chciałem kwiatki kurwa, pochuj ta jajecznica kurwa, wolę szparagi, no to kurwa tak się nie da, no. Zachowanie kobiety, tak. Słuchaj, no i po to jesteśmy parą, żebyś już odpierdalała w pierwszy dzień już takie parą? Rzeczy. Kurde, jeszcze na kawie nie byliśmy. No kurwa, będziemy na kawie kurwa i będziemy po kawie też, no. Pamiętaj, lepiej wąchać kwiatki od góry niż od spodu. Tylko tyle powiem. Ile jesteście już razem? No od dzisiaj, nie? Od dzisiaj. No nie pasuje, nie? Fajnie, nie? No. Dobra, mamy 3,5 bani pierwsze, wypuszczamy ją, dają nam 3,5 drugie i potem wychodzimy z resztą zakładników i mamy wolny odjazd. A może chuj w te pieniądze, zostańmy z nim. Chłopaki, słyszymy się? Czyli co, strzelamy do policji? Słyszymy. Jeżeli braliście brak helikoptera, to jeden helikopter jest zaparkowany policyjny nad fleką największą. Nie pewnie, znaczy nawet nie zła, ale zawidzony. Dobra, stary, nie mogę jej tego zrobić. Dobra. Dobra, kochanie, to ty chwilowo z nimi pójdziesz, ja potem do ciebie zadzwonię i się spotkamy. Odbijemy cię. Cię zamkną na komendzie, zabarykadują, to sforsuje, zrobimy napad na komendę, zrobimy kurwa Afganistan 87. Tak. Nie będziesz słuchał jak taki jakiś zwykły wycieruch. Tak, głowa do góry. Głowa do góry, wyprostuj cicę i przed siebie, tak. Dobra. Odcięłeś się, Nelly. Fajnie było. Oddajemy księżniczkę. Pa. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Będę dzwonił! To reszta kasy. Tak, wyskakuj. 403 do przedacza pieniędzy, poproszę o kolejną dawkę. Ty, Franio, kurwa, weź, kurwa, ty. Nie weź ten pistolet schowaj, tam. Kurwa, bo za chwilę wyciągniemy duży kaliber, kurwa. Cześć, śmiesz. Czemu tam, kurwa, zakładnik robił loda w imię? Gdzie? W środku. I to zobaczysz. To trzy do... Ale to już było! To dużo odpierdala. To mógłbyś mi dziękować. Robiłeś loda Dimie? Daj spokój. Serio? Zmusił mnie. O ja pierdolę. Ale się zgodził. Połknąłeś? Ja nie. Pierdolę. Ja nie miałem nawet wyjścia, musiałem się zgodzić. Boli. Aj tam nie miałeś wyjścia. Zawsze mógłbym ci przestrzelić kolano. Albo dwa. No to miałeś wyjście, kurwa. Ale... Lepiej chodzić, tak? No lepiej chodzić, no ta. Kurwa, miał do wyboru albo złamane nogi, albo chuja do mordy i wybrał dobrą opcję. No tak. Nie miałem wyboru. Widzisz, ja wolałbym nie chodzić, niż chodzić ze skazem na sumieniu. A tam chuj, rozrywka jest. Nie wytrzymam, kurwa, nie wytrzymam tu, nie. A tam chuj, rozrywka jest. No to dobra, to jak się dobrze bawiłeś, kurwa, to do usług. Dobra, kurwa. Panowie. To wymieńcie się numerami, nie? Panowie, zbiórka. Dobra, nie. Kurwa, ja mam pytanie, czemu Dima miał lepszy romans ode mnie? No to jest, kurwa, dobre pytanie. Kurwa, ja się bardziej starałem. Można już tą broń opuścić? Nie. Nie można. No
Poza tym, kurwa, to nie jest jedyny strzał, który dzisiaj dostałeś. A będą jeszcze jakieś? A tobie, kurwa, zimno stopy było, no? Ej, wstaj. Dobra, kiedy możemy wyjść? Nie ma, mam normalne. Mam normalny, daj spokój. A propos panów policjantów, to chuj im w dupę. Kurwa, odważne słowa jak na typa, który obciągał kutasa 10 minut temu. A miałem wybór? Miałeś. Nie miałem. Miałeś. Nie, bo mi go nie postawił. Miałeś. Dwa kolana przestrzelone, no. Kolega. No postawiłeś coś innego, dokładnie. Kurwa, dajcie mi spokój. Zawsze jest wybór. No, ale on mi go nie postawił. Dobra, wychodzimy. No co, dozwoli do barna, że ty w środku... Powodzenia, panowie policjanci. Najgorszy samochód na świecie mamy. Nie jest taki zły, jakby się mogło wydawać. Są gorsze, serio. No ale to są lepsze, nie? Za ucieczek. No, ale to słuchaj, bo ja to wziąłem pod takim, pod uwagą tego, że jak będziemy wyjeżdżali, to mogą chcieć do nas napierdalać, żebyśmy nam szyby wytrzymali, żebyśmy kawałek odjechali, nie? A myślę, że mają samochód o 100 km szybszy. Mają Vigero, więc jest kurwę szybsze na zakrętach i na krótkich, prostych, a potem na długich już V-Maxa nie dogoni. Nie wiem, czy my się rozpędzimy do 300, żeby go zgubić, tu Vigero. To zobaczyć w sumie, i tak mamy czas. Tak, można zawsze autostradą jechać. Tak, ale nasz też się do 300 nie rozpędzi. Jedziuwał cię. Zapomniałem o tym jebanym detalu jednym, kurwa, małym. Nie, stary, to kurwa, ledwo 200 jedzie, a ty chciałeś 300 się rozpędzić. Nie, to jedzie ogólnie 280, tylko że jak siedzimy w piątkę, no to trochę inaczej, nie? Dobrze, się nie dymi. Nie, no jest luz, no spokojnie. Ogarniemy. Jak objedziemy w sumie autostradą, to też będziemy bliżej. Aha. No, na pewno, już widzę, jak to objedziemy, jak my koło za chwilę tracimy. No już jest skręcone, nie? Tak zwany pan małpa. Słuchaj, napadli mnie tam, kurwa, na tej prostej. Dobra, ja dam serio koło odpada. Dobra, zwołcie po tego Cargo Boba, kurwa. A mają go? Oj. No by. Dzwońcie to wylepiej tutaj na prawo do Boba, kurwa, żeby grochówę, kurwa, gotował. Ja pierdolę, oni byli kurwa na bazie wojskowej, a nie na lotnisku. Dobra, co to są kurwa zjeby, oni pierwszy raz kurwa... Oła! Bo ci matka zdechła, kurwo jebana. Nie mów jej tak, kurwa! Kto to jest? No nie wiem, kurwa, ale nie o mamusi. Dobra, bo mogę zrobić coś tego, ale może się uda. Nie. Nie robię. Jak oni już mają tego Cargo Boba prawie, to nie robię. Mówisz? Nie, kurwa, będziemy bez koła. Jest luz. O kurwa, macie. Prawie cię strzeli. Wyszło. To im też wyszło. Nie dobrze. Ja pierdolę, ale widziałem, jak koło nam leci, kurwa, do jubilera, nie? Ja już widziałem, jak ze złamanym żebrem, kurwa, na sześciu wychodzę. Da. O kurwa, jesteśmy bez koła, dobra. Ujebali na koleso. Co robimy? Mega. No teraz to już, kurwa, niech ono... Dobra, dzwońcie do niego. No nie, no Hollywood wjeżdżaj, strzelamy ta, się. Ta. Halo, gdzie ty jesteś? Jest afera. My nie mamy koła, wjeżdżamy na kolorowy parking obok Hollywooda. Niech oni tu kurwa robią, przyjeżdżają. Objeżdżają nas. Kurwa, snajpa idzie się jebać. Idę siedzieć. Kurwa. Dobra, wysiądźmy na jakimś piętrze i tyle. Nie planowałem tego dzisiaj. Wyskoczmy kurwa stąd i tyle. Co tu jest nisko? Jest luz, spokojnie.
Kurwa robisz? Kurwa nie wiem, czy jest taki ludzi. Kupuje nam czas, kurwa, kupuje nam czas! No ile to tu leci, on tu leci. No ale co z tego, jak już widzą, oni są u góry, kurwa. Pój w to, może jakoś tam będzie. Ja pierdolę, drugiego nie będziemy mieć zaklęty. Posiadamy, posiadamy. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja je. Wychtilę, że chłopaki, wychtilę. Ja mu wypierdolił. Weźcie Bigtiego do góry. Jedna osoba. Ja pierdolę. Wchodzę do góry. Jak tam wejść? Góry jest radiowóz. Oni są... Przy klatkach schodowych. Uważajcie na klatki schodowe. Mam problem, są przy mnie i Big Team. Uwaga, uwaga, uwaga. Tam są kurwa na dachu. Halo, halo, czy dacie radę zapakować się do auta? Długa objeżdża, uważajcie. Helka tu kurwa. To nie dacie rady, to ja, karkowowym. A tu jest helka policyjna, tak? Tak. Co ją? Długa jeździ objazd w Vigaro. Helikopter ostraszyłem, wy nie dacie rady się zapakować do auta, żebym was ściągnął. A jak wygląda góra? Jak wygląda dach? Na dachu jeden kops. Nie objeżdżają, strasznie uważajcie. I długa na wjeździe do, na kolorowo. Kurwa! No nie! No i mnie wyjebało! A nie. Czemu mi? Strzeliłem pierwszy! Ja strzeliłem pierwszy! Ja strzeliłem pierwszy! Kurwa, oni w każde miejsce patrzą, kurwa no. Kurwa! Dobra, chuj. Odstawiam tego kargowoła. Nie wiem, czemu mi tą grę, kurwa, zminimalizowało. Zobaczmy, chyba co innego i tam wjechać. Bez sensu to jest, kurwa. Po chuj tą grę zminimalizowało. A. Exchange w sumie. Wymiana. Ty, kurwa, bo Rudego potrącisz, ty. Rudy uważ. A Rudy to ważne jest tutaj. Rudy. Gdzie coś te, kurwa, oficerki na tych... Na Akademii tak, no. Policyjnej, kurwa, w kadetkę tam wsadzacie. Dobra, 443, to jest rank oficer 3 stopnia, znacie swoje prawa? Nie, no dobra, kurwa, ty, no z oficerami daj spokój, nie, tak. Daj spokój, tak. Znacie, czy nie? Róbcie te, kurwa, kadetki na tych akademiach policyjnych, czy dobra, nie dobra, masz prawo zachować milczenie, wszystko a, to było, ty masz prawo. A ty masz prawo posłuchać moich kolegów, którzy właśnie przyjechali i ci teraz powiedzą jedną rzecz. Tak. Witamy, to, na, witamy, pogadać, witamy w Los Santos. Głowa nisko, żeby nas tylko nie ugryźli. Tata. Chyba w pizdę dostajesz. Głowa nisko, głowa nisko. Bo nasi nie kalkulują. Prawnie im poszło, prawnie im poszło. No całkiem nieźle, no. No to dobra, no to by nie poszło sprawnie. A nie, jednak. A. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni, kurwa, G. Mogę by było dostać randomowego, kurwa. Kurwa, chciałem się do wszystkiego przyznać. Spokojnie! Kurwa, widzisz? Wyglądałeś jak policjant z kurwielu, co jebany.
Ale mi się trafił, kurwa, wzór pierdolony. Pierdolony. Wow. Prawie zginęliśmy, kurwa, wiedziałem, że trzeba głowę nisko. A chyba bronie w naszym bagażniku są, to sobie odbierzemy, nie? Ta, tylko najpierw mnie chłopaki, kurwa, się rozprawią z resztą policjantów, bo tam, kurwa, awantura jest. Kurwa, wyjątkowo skuteczni są. Starali się. Jakich, kurwa, zagadaliśmy, kurwa, dziękuję. Ja już po prostu widziałem, ja tylko słyszałem motocykle w tle i już mówię tak, wiem co się dzieje. Sym. Bo na motocyklach jeżdżą gigaczady. Kurwa, mogliby nas ewakuować, że tam dwóch trzyma tych. Coś ten, kurwa, a co ci Travis zrobił, że go, kurwa, postrzeliłeś, kurwa, na starcie? Problem był taki, że ja wysiadałem i od razu jak jakby na linii za mną był policjant i on idealnie wysiadł, jak ja zacząłem strzelać do policyjnego radiowozu. I jakby tak głową mi wyskoczył się do góry. Nie. A zastrzeliliśmy jakiegoś policjanta? Stary, widzisz ten tamtego? To naszymi rękoma pośrednio jest zrobiony. A kurwa, rudy śpi chyba. Pomóż nam. Kops, który ten, ma kluczyki i chyba siedzi za kierownicą. Zobacz, czy nie otwarte. Właśnie, masz, czekaj, kręcę tutaj wytrywkiem. Nie, napierdalaj już, kurwa, bo do nas prawie nas ktoś sprzątnął, kurwa. Wiesz co? Jak nie ten, to kurwa, to linka da samochodu. Wyciągaj chyba. A, no tak, to szyby przecież powybijane. Jeszcze ja. Pakuję cię na moto. Rozkuj go przecież. A tam w bagażu powinno być jeszcze bronie. Nie ma na to czasu, czasem spierdalać na razie. Kurwa, snajperka tu jest, chłopaki. Gdzie? W samochodzie gdzieś trzeba to wyjąć. Ja pierdolę. Snajperka podobno jest w samochodzie. Pomożemy, tylko nas rozkujcie. Rozkuj drugiego. Gdzieś snajperki nam pozabierali. Tu jest jeszcze amunicja w schowku. Dzięki. Szukajmy tej snajperki, kurwa. Amunicja w schowku, nie ma snajperki. Mam 4 uziki. Te nasze uziki masz? Tak. Dobra, kurwa, no nie wiem, snajperkę raczej wywieźli, nie? Pierdalamy chyba. O, dzięki. Dobra, stary, Rudy. Co by o tobie nie mówili na mieście, dla mnie zawsze będziesz, kurwa. W porządku. Miłego dnia. I szybkie rekonwalescencje, cześć. Może on ma snajperkę, czekaj, jeszcze ty zobaczysz szybko i spierdala. Dobrze, chłopaki, a tu są. No. Dobrze, kurwa, na tych uzikach tam wyszło. Gdzie jest, kurwa, reszta? Jeszcze dwie osoby z komboju. Kto miał uzika? Gdzie jest, kurwa, reszta, się pyta. Wodzu, zrobiłem rozpierdol. Dobrze, gratuluję. Jestem na kamieniu znowu. Dobrze. Ja mam SMG. I zjedz sobie jeszcze trochę kamyczka, wciągnij sobie do noska, żeby dobrze napierdalał. Pozwalasz mi? Tak, pierdolnij sobie kreseczkę, trzymaj, to jest twoja snajpa. Idę szukać chuja do dupy na mieście dzisiaj. A to schowaj, ała. Kurwa, przyjebał. Co tyś odjebał? Ja? Nie. No? Pytanie. Wypadałoby przeprosić chyba grzechotnika, nie? Co ja zrobiłem? Popchnąłeś samochód i się wyjebał. Dobra. Ała. Pytanie klucz. A wypadałoby przeprosić mnie, kurwa, czy nie? Przepraszam, że... No ciebie by wypadało! Tak mi przykro, kurwa! Się do chłopa, kurwa, że odkrocił autem, a jak mi powiedzieli, nie chciałem. To kurwa, ani bardzo, malibę, kurwa, bardzo ani pocałuj mnie w dupę, bardzo a może napijemy się kurakao, kurwa? Kurakao! Stawiam to śniadanie. Widzicie to, widzicie. Wodzu, jak było? Pytanie klucz. Było dobrze. Czy u nas jest wykupiony, kurwa, zaraz wykupimy lekarza. Zajebiście. Dobra, to bierzemy ich. Wszyscy są tutaj ten? Wszyscy są nasi? No tak. ładować się. Tak, stuprocentowo, dobra. Siadaj. Muzyka mojego, czy nie? Tak, mamy wszystko. Dobra. Bo ty jeszcze w sumie nie widziałeś chyba naszego bunkru, nie? Gwiazd do bunkru. Po kolei, kurwa, nie motocykl chcę kupić. Nie, no, już tutaj zagarnę. 700 koła z tuningiem? No, motocykl i łzy to jest, kurwa... No jest, kurwa, to jest ciężka jazda, nie? Jakby to idzie, awantura jest przed lokalem. Pa. A ty co? To co? No co? Idę se pojeść, nie? A zaproszenie masz? Ja nie muszę mieć. A pizda dawno nie dostałeś? Co? No. Ale powtórz, bo serio nie słyszałem. Czy dawno w pizdę nie dostałeś? O, no w sumie my tu, to tak. My to za darmo rozdajemy. No. A na miejscu jakbym mógł prosić. A gdzie wasi ci?
Czyli co, oficerowie zostali na miejscu? Oficerowie? Nie wiem. Nie, my tylko pizdę dajemy na wynos. Słyszałem, że kurwa w szpitalu leżą. A nie wiem, nie wiem. Kurwa połamał na mieście. Nie, raczej nie, raczej nie. No ja. Wątpię. Jak to byłem ja? Mogę picie. Dajesz, daj. Przyznaje się panu przestępstwa taką? Ty kelner, namelaj mu kurwa do bułki. Słucham? Dobra, idziemy. Namelaj mu kurwa do bułki, frajer robisz. Okej. Okay. Jak pan tak lubi, to smacznego. Fuck off. Ja mogę panu namelać. Za chwilę ci kurwa czaszkę przestrzelę. Ty, łysy. No, co tam. Dawaj, kopiemy ten radiowóz. To dawaj, kurwa. No tutaj go podpinamy. Tak. Żeby nie odjechał. Podpinamy. A was co kurwa korci? Z rękoma do góry. Słucham? Dobra, jedziemy. I co? Zostawiajcie mnie tutaj, kurwa. Kurwa, kto ci kazał kopać ten radiowóz, co ty odpierdalasz? No, teraz cię Asyr, kurwa, zobaczysz. Jedziesz, kurwa, na padok. Ale go wjebali. Ja pierdolę. Mówię, że mu do niego napierdalać ten radiowóz, mówi dobra. Jeszcze na jakąś śliną podpiął, kurwa. No i chuj, statystyka się zgadza. Słuchaj, bandyta kurwa złapany. Ja muszę to grzechotnikowi dać. Ja jestem. Komu to dać? Kto to przetem? Ja się to mogę przepraszać. Kto to przepierdoli? Przetestuj sobie. O kurwa, nie psikaj mnie gazem, I sam sobie. O i chuj, sam się popsikałeś. Kurwa gadał. A! Ja! Dalej biegaj, psikaj gazem, no! Tak. Powodzenia. A, no i co kurwa, ja też dostałem, jebać się. Ja pierdolę. I chuj, leżymy razem. Kurwa, ale mam pizdę, ty. Ale pizda. Ale impreza. To kogo, teraz to dopiero będzie pizda. To kogo bierze? To będzie. O, ja pierdolę! Kurwa, złaj ze mnie. Skurwielu gruby jebany. O, kurwa. Dobra, bo kurwa. Jezu, jak kurwa. Nie, ale Travis też dostał. Jo, ale mu zakłada duszenie. Ej, mamy położyć was koło siebie? Patrzcie, jakie duszenie mu zakłada. Trzymasz się tam? Czemu to jest profesjonalista. Na chuj mu ten gaz dawaliście? Czemu go tam do nich? Gdzie to kupić? Na chuj mu ten gaz dajecie, kurwa? Gdzie to kupić? Gdzie to kupić? Biorę 100 flaszek i lecę na komendę. Ała. Jebany gaz. Czyż to lepsze niż strzelanie do ludzi? Tak!